Najbardziej narzekamy na te pyły. Niech pan popatrzy, w tej chwili jedzie samochód i na pewno on tu nigdzie nie mieszka. I zobacz pan, jakie pyły. Jeśli są wiatry od południa, to my to wszystko mamy na domu. Naprawdę, ja to czuję w nosie. To bo oddycha się. Dosyć tak, długo ten pył. Tak, tak, oczywiście. Teraz jest gorąco, jest ciepło, chcemy otworzyć okna, no niestety nie da rady. Nie da rady. My interweniujemy, prosimy o to, żeby polewać częściej wodą. Pojawiają się te poleweczki? Owszem, zdarza się, że się pojawiają. Kiedy dzwonimy, to tak do godziny polewaczka jedzie, ale to daje ulgę na godzinę. Woda wyschnie i pyły potem znów dalej. Okna to nawet nie myję, bo nie ma sensu. Jeszcze jak ktoś jedzie pomału, no to widać, że jedzie pomału, nie ma tego kurzu. A jak ktoś jedzie na przykład te 50 czy więcej, no to tuman. Robią tu te samochody, sobie robią wyścigi samochodowe. Praktycznie na motorach jeżdżą tutaj ludzie. No i nikt tutaj nie przestrzega tego, że to jest teren budowy, że tu jest jakieś ograniczenie. Tu praktycznie jest, nie wiem, no jakiś tor wyścigowy. No ale do domu jakoś trzeba dojechać. Tak, tak, rozumiem, bo mieszkańcy muszą dojechać. Ale tutaj większość samochód jest takich, którzy tutaj nie mieszkają i nie jeżdżą właśnie do sklepów, do hurtowni budowlanej. Tylko to są osoby, które przejeżdżają, bo tutaj jest krótszy objazd do Raciborza, niżeli jest wytyczony przez drogowców.